Określ dziedzinę i zbiór wartości funkcji f od x równe jest 3x kwadrat plus 6x minus 2. Może zacznijmy od takiego przypomnienia rysunkowego, cóż to jest funkcja. Więc funkcja to jest tak, mamy dwa zbiory, na przykład zbiory liczb, a jeden z tych zbiorów to jest dziedzina. Znaczy ten czerwony, powiedzmy, to jest dziedzina funkcji. Mamy drugi zbiór, to jest przeciwdziedzina. No i wreszcie mamy tę funkcję, czyli pewien przepis, który pozwala nam połączyć elementy z dziedziny z przynajmniej niektórymi elementami z przeciwdziedziny. Znaczy każdy element z dziedziny jest połączony w jakiś sposób z elementem z przeciwdziedziny, ale niektóre elementy z przeciwdziedziny mogą nie być połączone z żadnym elementem z dziedziny. Wobec tego pełen opis funkcji zawiera również dziedzinę, czyli dziedzina jest składnikiem funkcji, nie tylko ten przepis, ale i dziedzina. Ale w tym zadaniu stosujemy pewną szeroko stosowaną konwencję, mianowicie, że jeżeli funkcja jest zadana wzorem i nie ma podanej dziedziny, to za jej dziedzinę, w szczególności w takim zadaniu, że mamy określić dziedzinę, to umawiamy się, że chodzi nam o taki maksymalny zbiór, dla których ten wzór ma sens. Maksymalny zbiór liczb, dla których ten wzór ma sens. I tak na przykład, gdyby nasza funkcja była g od x równy pierwiastek z x, no to wiemy, że pierwiastek możemy wyciągnąć nie z każdej liczby rzeczywistej, czyli w szczególności tutaj nie każdą liczbę możemy wstawić w dziedzinę do wzoru tej funkcji, wobec tego ta dziedzina byłaby no, liczby większe lub równe 0 tutaj akurat. Teraz nasza funkcja to jest funkcja kwadratowa, no i patrzymy, jakie liczby możemy wstawić. No, właściwie każdą liczbę rzeczywistą możemy tu wstawić, no bo trzeba podnieść tylko do kwadratu. To możemy zrobić z każdą liczbą rzeczywistą. Trzeba pomnożyć przez 6 i potem dodać wyniki i jeszcze odjąć 2. Wobec tego dziedziną naszej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste. Czyli dziedzina f to są wszystkie liczby rzeczywiste. Wszystkie liczby rzeczywiste. Dobrze, teraz zbiór wartości. No zbiór wartości to jest tutaj te elementy z tego zielonego zbioru, które są zbiór wartości czy też obraz. Prawda? Czasem się używa słowa obraz, może to napiszę. Zbiór wartości to jest to samo co obraz. Te dwa pojęcia są używane zamiennie, czyli to są te elementy z tego zielonego zbioru, które są połączone z pewnymi elementami z dziedziny. Czyli innymi słowy, to są te y, to są te y, dla których możemy rozwiązać równanie. Y równa się f od x. Tak? Czyli te y, dla których to równanie ma rozwiązanie. Znaczy to równanie ma rozwiązanie względem x. Czyli to są rzeczy z obrazu, czy też ze zbioru wartości. No teraz tak. Teraz, żeby ten zbiór wartości znaleźć, no to trzeba coś wiedzieć o tej funkcji kwadratowej, więc tutaj odsyłam do naszych filmów o funkcji kwadratowej. No a wykresem takiej funkcji to jest parabola, czyli takie typowa funkcja kwadratowa, to wykresem jest parabola, czyli albo taka parabola, albo taka parabola. I teraz to, czy ona jest do góry, czy do dołu, to zależy od tego, jaki jest znak współczynnika przy x kwadrat. U nas ten współczynnik jest dodatni, wobec tego parabola ma ramiona do góry i to jest ten nasz. Tak będzie wyglądał wykres naszej funkcji. No i musimy znaleźć współrzędne tego wierzchołka, prawda? To jest minimalna wartość i oczywiście
Poniżej, jeżeli weźmiemy y, prawda, tu jest y są tu, jeżeli weźmiemy y poniżej, no to takie równanie nie ma rozwiązania, prawda? Bo to równanie na wykresie oznacza, że biorę pewien y, rysuję sobie taką prostą poziomą i pytam się, czy ta prosta przecina się z wykresem funkcji. No i widzę, że tu się nie przecina, jeżeli wezmę y ponad tym, większy od współrzędny y tego wierzchołka, no to widzę, że znajdę tutaj takie x. Znaczy ta prosta się przecina z wykresem, prosta pozioma, no i to oznacza, że te y są w obrazie. Czyli trzeba znaleźć wierzchołek paraboli. Wierzchołek paraboli. No więc jeżeli mam parabolę ax kwadrat plus bx plus c, to współrzędna x wierzchołka jest równa minus b przez 2a. No jest tutaj taki wzorek, no to wynika z metody dopełnienia do kwadratu tego wyrażenia. Czyli w naszej sytuacji x wierzchołka b. B to jest współczynnik przy x, to jest minus, prawda? B to jest 6 przez 2, a jest 3. Czyli to jest minus 1. No a współrzędna y wierzchołka, no to jest wartość tej funkcji, no dla x równego właśnie x wierzchołka. Czyli y wierzchołka to jest f od x wierzchołka, czyli 3 razy minus 1 do kwadratu plus 6 razy minus 1 i minus 2. Wobec tego to jest 3 minus 6 minus 2, czyli 3 minus 8, czyli minus 5. Tak, wobec tego wykres naszej funkcji wygląda jakoś tak. Tu jest minus 1, raz, 2, 3, 4, 5, minus 5. Tak, tu jest wierzchołek i ramiona idą do góry, więc to jest jakoś tak symetrycznie. Prawda? Parabola jest tutaj symetryczna, czyli powiedzmy, że tak. No i wobec tego, które y są osiągane? No wszystkie liczby większe równe 5, czyli zbiór wartości f, czyli inaczej obraz f, to są wszystkie liczby większe bądź równe minus 5. Tak? Jeżeli wezmę sobie dowolną liczbę większą od minus 5, większą równą i narysuję sobie taką prostą, to widzę, że ta prosta przecina mi wykres, prawda, w pewnym punkcie, no nawet w dwóch, z wyjątkiem tej prostej y równe minus 5, gdzie ona przecina w jednym punkcie właśnie w wierzchołku. Prawda? Czyli to oznacza, że takie równanie y równe f od x właśnie ma rozwiązanie względem x dla tych y tutaj, które są większe bądź równe minus 5.